Szukałem jakiejś fajnej laseczki. Patrzę, zobaczyłem zdjęcie. Jest. No to mówię, nie podaruję sobie, jak nie zaczepię, nie? No i zaczepiłem. Patrzę, dwa dni. Jest, z powrotem odczep. Drugi raz zaczęliśmy pisać ze sobą. Wiedziałem, że w Szwecji jest. Za jakiś czas wróciła. Wiedziałem, że Holly mówiła, że spotyka się gdzieś z mamą tutaj na spacerze przy linku o zamku. A ja z daleka podglądowałem. Chciałem zobaczyć, jak wygląda. Ciekawa, ale jak go zobaczyłam pierwszy raz, to czar prysł. Przyszedł w dresach. Jak zareagowałaś? Najpierw byłam w szoku, ale gadką nadrobił. Chodziliśmy sobie po Malborku kupę kilometrów, spacerowaliśmy, aż nogi nas zaczęły boleć i wróciliśmy. Co ją zachwyciło pierwszy raz, to mówi, że ja się zapytałem, czy zatańczymy. Powiedziała, nie, nie dam rady z nią zatańczyć, że za słaby jestem. No jak zatańczyliśmy, to się zdziwiła. Skromnością. Zawsze był taki, wszyscy mówią, że strasznie się zmienił, że taki był figofago, co to nie on, strasz i te sprawy. A przy mnie on taki malutki, nie podskakuje, grzeczny, skromny, no i wrażliwy. Wrażliwy ponad wszystko. Z tym to był bardzo duży problem. Byliśmy w Zakopanem akurat. Wiedziałem, że jedziemy do Zakopanego, kupiłem pierścionek i chodziłem całą drogę. Wszędzie szukałem takiego miejsca, żeby się oświecić. Mówię, weszliśmy na Giewont, na Giewondzie. Tak zaczęła owijać bawełnę, że i tak nie dałem rady. Później zeszliśmy z powrotem na dół. Byliśmy tam, gdzie Janosik się poznał i też nie dało rady. Aż wreszcie w barze mówię, nie, odpuszczę. 1,50, a później poszło. Jak poszło, mówię, to nie, mówię, Mariu, chodź, mówię, klęknąłem na kolanko i wtedy zdziwiła się, co zawsze, ale powiedziała tak. Drogie mamy. Fajnie, że was mamy. Chcemy podziękować.